Witam. Upieczemy dzisiaj miodownik, czy kaszak, czy grysikowiec. Ma to różne nazwy. Zaczniemy od ubijania jajek. Do miseczki najpierw zapomniałam z rozpędu. Od ubicia jajek z cukrem. Całe jajka nie oddzielamy. Żółtek od białek. Ja pamiętam, jak kiedyś zacząłeś oddzielać. To chyba da śmieszne filmiki by było, ale ja to skasowałem. Nie wiem, czy ta końcówka robota nie będzie za delikatna, w razie czego sobie w trakcie zmienię. Już przygotowałam drugą końcóweczkę, bo to będzie chyba gęste ciasto. I ubijamy ze szklanką cukru. Prądu nie ma. Dodaję pomału margarynę roztopioną wcześniej i wystudzoną z miodem. Tu jest miód? Nie. Aha. Nie, nie. Z miodem też miód dodam zaraz. Osobno? Tak, tak. Dobrze, że się zapytałeś, bo Państwo by źle mnie zrozumieli. No tak, bo z miodem to z miodem, tak. No zobaczymy. Tak. No i teraz miód. Oj, jest. Jedna łyżka. Druga łyżka. Wszystko. Dobra, słodki to nie. Teraz ja daję tutaj wanilię, płynie, można dać cukier waniliowy, odrobinkę tego. Aha. Aromat migdałowy, też odrobinkę. Mąkę. To chyba będzie ten. Trzeba zmienić końcówkę. Mhm. No, ciekawy jestem, czy zmienimy końcówkę, czy nie zmienimy. Dwie szklanki. Nie uciągnie. Nie. Przyprawa do piernika. Ile? Cała. Ale pachnie. To przyprawa? Tak jest. Nie wierzę. I soda oczyszczona. Soda. Przyprawa do piernika. I zmieniamy końcówkę. Do piernika. To można było ściągnąć. Nie! Widzisz, czy nie? Przydało się. I wyrabiamy. Ciasto można to zrobić ręcznie oczywiście. To jak na chleb. To co? No, za wysokich obrotów to nie dawać. Ściągamy z końcówki. Tak jest, ściągam z końcówki ciasto. Zaraz dam do, przełożę do miseczki. Albo w tym dam. A po co do miseczki? Jak to może i do lodówki na godzinę musi iść. Ja dam do zamrażalnika chyba. Zobaczę. Można zawinąć folię. No to do lodówki na godzinę. Tak? Tak jest. Ciasto wyłożymy na folię, zawiniemy folię i włożymy ciasto na godzinę do lodówki. Folia. Gęste jest, bardzo gęste. No nic nie widzę. No nie da rady, ja inaczej nie dam rady. Obejdę tą bluzkę. Jest go trochę.
Jest, taka kula. Trzy placki trzeba będzie piec z tego. Znowu trzy placki? Tak jest. Do lodówki? I do lodówki, tak jest. No dobrze, złóż. Po godzinie ciasto rozwijamy z folii, podzielimy na trzy równe części. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja nie wiem, czy będę do tych miseczek wkładała. Tak w razie czego sobie przygotowałam. Tak? Ja to wezmę i podważam sobie. Mam wagę, co to zrobię. Jednak dokładność zwyciężyła. Na wagę położę folię. W ostatniej chwili żeś zmieniła plany. Ja nic tak o tym więcej. Nie wiedziałem. No. To jest 316. Tu chyba będzie najwięcej. No jest. Mniej widzę. Tam będzie tyle samo chyba. No zobaczmy. Ja nie będę pokazywał. Wierzę ci na słowo. No ile będzie? Hello? 350. 316, 350. I tu najwięcej 400, czyli tu trzeba tam dać. 400 jest w tej chwili. 363. To już mogę tego nie pokazywać. Można blaszkę wyklejać po prostu tym ciastem, ale ja sobie jednak troszkę rozwałkuję, chociaż częściowo. Oczywiście zmiana planów jak zwykle. Miało być wygniatanie i zwałkowanie, proszę Państwa. Wylepianie, wyklejanie, a nie wygniatanie. Z kobietami tak jest, co zrobić. Tak mniej więcej przerzucę na blaszkę i w blaszce jeszcze mogę powałkować trochę. Ja wiem, że no szybciej jest może tu. Ale pewnie można. To jest prostsza metoda, uważam. Powygniatać. Takie te. Można wykleić na pewno. No. Ale uważam, że jednak lepiej. Ja bym wyklejał. My mężczyźni wyklejamy. Tu mam taki gałeczek fajny. Piekarnik nażalny jest do 180 stopni. Grzałka. Grzałka górna, dolna. Pieczemy. Pieczemy 10-15 minut do zarumienienia po prostu ciasta. Czyli bardzo szybko. I każdy to jest placki. Trzy placki takie, tak? Trzy równe placki. No to już widzę, że to szybko będzie. No już, nie głaskaj tego tak. Masę można było w trakcie, jak było ciasto w lodówce przygotować, tylko mojemu operatorowi kamery nie pasował ten czas. Nie pasował? Tak, coś tutaj. I do piekarnika na 10-15 minut. Ciasto ładnie się upiekło, wyciągamy nasz placek i będziemy wkładać drugi. Tutaj mam już wycięte.
Każdy placek piekłam po 15 minut. Placki stygną, a my zajmiemy się kremem. Można, ja nie chciałam tutaj po prostu kolidować z nakręcaniem, więc wolałam krem zostawić na koniec, ale można ten krem w momencie, na przykład jak ciasto jest w lodówce, sobie zrobić. Nie trzeba to czekać na upieczenie ciasta. Mleko zagotujemy. Najpierw mleko. To jest masa z kaszy mannej. Zagotujemy mleko. Czyli czekamy. Czekamy, aż się zagotuje. Do gotującego mleka dodajemy 4 łyżki kaszy mannej. 2, 3. Z lekką górką 4. Pomieszamy. I gotujemy to 3-5 minut. Sobie nastawię czasomierz. 5 minut. Jeżeli jest to kasza, na której pisze, że 10 minut trzeba gotować, gotujemy 10 minut. Tutaj mam akurat kaszę, która jest bardziej błyskawiczna. Kaszę dałam na najmniejszy płomień i gotujemy, gotując ciągle mieszamy. Strasznie pracochłonne to jest. To gęste. Tak jest. Po ugotowaniu kaszę odstawiamy do częściowego odstygnięcia, tak żeby było jeszcze ciepła, ale nie gorąca. No to jest. No jeszcze bardzo ciepłej kaszy mannej. Aha, powiem o kaszy. Jeżeli tam jakiś glut się zrobi, to go wyciągnąć. Jak duży glut, można wsypać w to miejsce kaszę. Gotować kaszę tak długo, aż po prostu zgęstnieje, mocno zgęstnieje. Jeżeli już nie da rady wręcz. Teraz ubijamy kaszę z masłem lub margaryną. Ja tutaj dodałam masełko. Ciepła kasza jest, także to ładnie idzie wszystko. Dobrze ubijamy. Zaraz dodam cukier. Już dodam cukier. Cukier. Olejek migdałowy znowu. Do smaku. I ubijamy. Masło się roztopiło, później ono zastygnie. Masę dzielimy na dwie równe części. Ciasto, powiem, jest sztywne i twarde, ale ono zmięknie od kremu. Proszę się nie martwić, to na drugi dzień dopiero ciasto będzie dobre. Jak ktoś nie lubi czekać przyprawy do piernika, można to również zrobić bez przyprawy. Czego? Można. Są przepisy, które nie podają przyprawy. Słychać stuknięcie, to ciasto stuka. I teraz wyłożymy na pierwszą warstwę powidła. Powidła? Tak jest. Jakie? Śliwkowe. A są jeszcze jakieś inne w ogóle? No właśnie, nie wiem. Rozsmaruję. To już wiem, na czym to polega. Rozsmarujesz, dasz tamto to i przyłożysz plackiem. Tak jest. No, jaki ja sprytny jestem. No widzisz. Może ty upieczysz? Ja poczekam.
No ja mam bardzo ważną rolę, bo muszę spróbować. No na pewno to raczej nie dzisiaj. Jeszcze łyżkę dodam. No tam wróg. I ten. I z miski. I przyłożyć i gotowe. No jeszcze polewa. O nie. Wylewamy krem. On zastygnie. Jak masło zakrzepnie, to zastygnie ten krem. Na razie jest jak śmietana. Tak. Przytrzaśniesz następnym plackiem i będzie... Sklei to się? Tak, bo to jest przecież... glut, tak? To modne teraz jest. Jakieś gluty. Nie wiem, no co się rozchodzi. Z tymi glutami. Ja też nie bardzo wiem. Następny placek. Tak trochę tu lepsze. I powidełka. Poszła druga warstwa masy. To jest końcówka. No nie kręciłem. Placuszek. Ciasto prawie skończone. Gdzie jest skończone? Nic nie skończone. Trzeba dodać ten. Polewę. Tak jest. I zaraz będziemy polewę przygotowywać. Można boki trochę wyrównać. Ten krem wcisnąć w środek. Robimy polewę. Lekko dociskamy, ale lekko, nie za mocno. I robimy polewę. Teraz robimy polewę. 3 łyżki masła lub margaryny. Trochę ciężko jest nabrać 3 łyżki. Tak mniej więcej na oko. Jest. 3 łyżki cukru. Dodać troszkę więcej i już. To zagotujemy. Czekamy aż się roztopi. Ja sobie tutaj mieszam, żeby szybciej się roztopiło, rozpuściło. I dodam pozostałe składniki. Tak sobie mieszasz? Tak jest. Tak sobie mieszam. Margaryna się rozpuściła, ja już gaz wyłączyłam. Teraz dajemy 2-3 łyżki kakao. Dam 2 takie czubate, 2 łyżki gęstej śmietany. Trochę za dużo. Ile? To wszystko wymieszać trzeba. 18%. I masa będzie gotowa. To bajecznie proste. I polać. Tak, po cieście, po wierzchu ciasta. I zostawić na jutro. Do przegryzienia. Najlepiej w lodówce. Ładnie gęstnieje masa. Polewa wyszła bardzo ładna. Gęsta, lśniąca. I polewamy, czy smarujemy ciasto. To się nie opłaca kupować, jak to taką znasz.
Już ci zabraniam kupowania polew. Gotowych polew, tak? Tak. Po co to? To samo jest. Szybko bich i już. Prawda. I nie są za twarde, te gotowe to były znowu takie typowo czekoladowe, kruche. Chociaż można dostać gdzieś tam. No to proszę, jest polewa i już. A jakbym to jeszcze posypał czymś, to co by... Tak, posypiemy orzechami. Posiekanymi orzechami. A, tutaj to mnie masz. Nie wiedziałem. Ja chciałem powiedzieć o wiórkach. No ty proszę, a tam jeszcze rogi. Muszę tutaj nie odwalać lipy. Dobrze, jestem usatysfakcjonowany. Możesz to odłożyć już. Gdzie ty te orzechy masz? Już mam posiekane. A w słoiczku. Jakimś. I posypujemy, na przykład posypujemy, bo nie trzeba, to nie jest konieczne. Posiekanymi orzechami. I ciasto będzie gotowe dopiero jutro, przypominam. Dzisiaj się nawet nie brać do próbowania. Nie można się brać. Czyli dwa dni takie ciasto się robi. Tak jest. Życzę wszystkim smacznego. Smacznego. Moja taka mała uwaga, żeby Państwo po zakończeniu robienia tego ciasta nie wkładali do lodówki, tylko trzymali w temperaturze pokojowej. Wtedy ciasto ładnie mięknie. W lodówce jednak po prostu jest za suche powietrze i masa za szybko zastyga i nie zdąży nadać wilgotności temu ciastu. Wysusza.